Dobrze, dobrze, panie Koprze. Może pan się o mnie oprze? Biedna czy bogata? A to Fener, westchnął Sel. Co wybierasz? Twoja decyzja. Od ciebie zależy, czy jesteś bogata, czy biedna. Jak masz dzisiaj? Jak się czujesz? Jaki wybór dziś podejmujesz? Widzisz, ja już wierszem idę i rymuję, nawet nie czuję, że rymuję, bo taki płynny, fajny temat na flow. Gdzieś, gdzieś tam piję kaweczkę. Jeśli gdzieś tam jesteś, nas oglądasz, też pijesz jakąś kawę, herbatę, to na zdrowie, w obfitości i w bogactwie. No właśnie, co wybierasz? Czy to jest rzeczywiście kwestia wyboru? Pani Agato Krok, bardzo proszę. Podziel się z nami twoim doświadczeniem, twoją opinią. Czy bogactwo to jest kwestia wyboru? Czym jest to bogactwo? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Myślę, że jeżeli już jesteśmy dojrzali, dorośli, to mamy wybór. Być może wcześniej dostajemy to, co dostajemy od rodziny, od rodziców, właśnie środowiska, w którym wzrastamy, to wtedy nie mamy aż takiego wyboru, jak w momencie, kiedy sami dojrzejemy, jesteśmy już na własnych warunkach, no to zdecydowanie możemy wybrać, czy chcemy być biedni, czy bogaci. Ciekawa jestem, co ty wybierasz. Wiesz co, ja ci odpowiem tak. Jeżeli chodzisz w firmowych ciuchach, masz piękny styl, piękny ubiór, super nowy samochód i robisz to dlatego, żeby twój sąsiad to widział, to jesteś bardzo biedny mentalnie. I to bogactwo jest głęboko schowane w tobie i musisz je obudzić. Natomiast jeżeli jeździsz starym samochodem i nosisz ubrania z sieciówek, powiedzmy kolokwialnie, a dzielisz się z drugim tymi obfitościami, bogactwami, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, to jesteś naprawdę bogatym człowiekiem. I to jest ta kwestia wyboru, prawda? Bo to nie ma żadnego znaczenia i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Czy ty jeździsz nowym samochodem z salonu, czy jeździsz 12 lat, bo chcesz mieć ekonomiczny tryb życia. Znam również bardzo bogatych ludzi, którzy jasno wybierają, mówią, słuchaj, on jedzie z punktu A do punktu B, ja nie będę go wymieniał, pomimo, że mnie na to stać. Natomiast ja dziś świadomie wybieram życie w bogactwie i życie w obfitości, ponieważ mi ono smakuje, ponieważ ono mnie wzbogaca, ono też wzbogaca wszystkich bliskich wokół mnie i wszystkich, do których ja jestem w stanie dotrzeć i do których też chcę dotrzeć i którzy też chcą usłyszeć moją misję. Bogactwo, moim zdaniem, to jest tak obszerny temat, tak ogromny, że możemy go rozłożyć, Agatko, rozkładać na czynniki pierwsze tygodniami, miesiącami i on wciąż będzie niewyczerpany. I tak, ja świadomie wybieram życie w bogactwie. Chcę tego doświadczać, chcę się tego uczyć, chcę się tym przejawiać, chcę również nieść to do świata, zarażać tym innych. Chyba takie fajne słowo znowu. Pięknie nam tutaj algorytmy podbiją zasięgi. A jak to jest u ciebie? Bo ja jestem bardzo ciekawa. My obydwie mamy trochę inną historię, jeżeli chodzi o bogactwo. Ja pamiętam, jak przyjechałam do twojego domu. Ja tak też mam, że ty o tym wiesz i kochany drogi widzu, który to słuchasz, powiem ci, ja tak mam, że moje życie wydarza się dzięki ludziom i poprzez ludzi. Znaczy to to, że ja muszę coś zobaczyć, że ktoś to osiągnął albo ktoś to zrobił, żebym mogła zaimplementować to i też uwierzyć w to, że ja tak mogę. Pamiętam, jak przyjechałam do twojego domu. Pięknego, góralskiego, drewnianego domu w pięknej scenerii, do którego się wchodziło i pachniało miłością. Ja dotykałam tych ścian i pamiętam, że podeszłam do ciebie, to jest bardzo fajne doświadczenie, zachęcam was, żebyście też zrobili, nie zachęcam was, żebyście wycieczkami jeździli odwiedzać jego dom, mimo że na pewno jest dla was osobiste. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ale tam wiesz, zachęcam was, żebyście też spróbowali doświadczyć tego, jeżeli macie jakieś marzenia. Moim marzeniem jest mieć piękny, góralski, drewniany dom
I ja go mam na mapie marzeń, ja go mam oczywiście wyafirmowanego, ja go widzę, ale nigdy tego docelowego takiego nie dotknęłam, nie namacałam, nie zobaczyłam, że ktoś w moim bliskim gronie był w stanie to zrobić. I jak przyjechałam do tego twojego domu, to ja poczułam od razu tą moc możliwości, bo ty spełniłaś to marzenie. Oczywiście nie było to za pstryknięciem palców, ale spełniłaś to. I ja dzięki temu, że to zobaczyłam, mogłam się w tym odzwierciedlić i powiedzieć, ja też tak mogę. Mhm. I teraz ty mi powiedz, na podstawie tego domu, bo na pewno ogląda nas mnóstwo ludzi, którzy mają podobne marzenia jak my. Ty je zrealizowałaś. I ono ma bardzo dużo wspólnego właśnie z bogactwem. Jak ty doszłaś do tego bogactwa, Agata? Dla mnie bogactwo to jest posiadanie dóbr, wartości, takich, jakie ja chcę. To jest podstawa dla mnie. Czyli wartości, w których ja się będę dobrze czuła, razem z moją rodziną, z moimi bliskimi. Nie patrzę na świat, nie porównuję się do Kowalskiego, do Nowaka, jak oni mają, że podoba mi się to, ja też muszę jeździć właśnie takim samochodem, czy mieć taką willę, czy nosić taką torebkę. To dla mnie nie ma znaczenia. Dla mnie, jak poczuję się właśnie, tak jak się poczułam w domu drewnianym, będąc na wakacjach, w górach, w różnych miejscach, wybieraliśmy takie właśnie pensjonaty, hotele, domy, gdzie mogliśmy poczuć właśnie klimat takiego drewnianego domu. I ja powiedziałam tak, ja chcę taki dom, chcę mieszkać w takim domu, żeby czuć się jak na wakacjach. Bo dom drewniany daje to poczucie właśnie relaksu, spa, wypoczynku. Ten dom oddycha. Ta aura z zewnątrz wchodzi do domu. To powietrze, te drzewa, ta roślinność, która otacza dom. Dzięki temu, że ten dom jest taki przewiewny, to wszystko wchodzi. Te zapachy, te robaki, jak moja córka mówi, że ona nie chce mieć domu drewnianego, bo tam są robaki i pająki. Na pewno więcej niż w takim domu murowanym, który jest bardzo szczelny, nie oddycha tak jak dom drewniany. I ja się poczułam w takim domu drewnianym właśnie u kogoś, w gościnie. Tak, to jest to, w czym ja się czuję dobrze. I to samo mogę przenieść właśnie na inne rzeczy, czy na samochód, czy na ubrania, czy na właśnie w jakieś inne wartości, które sprawiają, że ja się dobrze w tym czuję. Tak, to ten kierunek jest, do tego chcę podążać, zmierzać. Marzenia są w sercu, więc jak ja się skontaktuję z sercem, słucham swojego serca, co ono mi mówi, to wtedy mogę być bogata, mogę zrealizować to, co jest moje, autentyczne, spójne ze mną. A jeżeli to jest coś, co ja wzięłam od kogoś, ze świata, po prostu, żeby, nie wiem, sobie dodać wartości i podnieść poczucie własnej wartości, czy zaszpanować, mówiąc kolokwialnie, no to nie, to wtedy nie będę się czuła bogata. To wtedy będę się czuła przebrana, przemalowana. Tak jak kiedyś, jak byłam na studiach kosmetologicznych, spotkałam koleżankę z liceum i ona pyta się mnie, co studiujesz? Ja mówię kosmetologię, a ona mówi, nie widać. O! Zatkało mnie, ale właśnie nie widać, bo nie jestem przemalowana, nie mam doklejonych rzęs, nie wiem, co miała na myśli, nie zapytałam jej wtedy. Ale dla mnie jest ważne, żeby czuć się ze sobą dobrze, autentycznie, czyli taka, jaka jestem, czyli jestem albo bez makijażu, albo w bardzo delikatnym, naturalnym makijażu. Tak samo jak mój dom nie będzie błyszczał marmurami, tylko będzie właśnie taki przaśny, swojski, wiejski.
I to jest dla mnie bogactwo, czyli to, w czym ja się czuję dobrze i te marzenia z serca realizujcie, maszcie po prostu to, co macie w sercu, tak? Czyli jak jesteście gdzieś, czujecie coś, co z wami rezonuje, to jest tak prawdopodobne, że to jest w waszym sercu i to będzie kierunek, to będzie ścieżka do poszukiwania tych swoich marzeń, żeby je odkrywać. No to dobrze, czyli już popatrz, myśmy miały, ty już odkryłaś to marzenie, bo pojechałaś zobaczyć na przykładzie tego domu, odkryłaś to marzenie, wiedziałaś, że trzeba się je realizować. Ja wiedziałam, że mam głęboko w sercu, musiałam je jeszcze zobaczyć, dotknąć i zaczęło to być dla mnie bardzo możliwe, wręcz bardzo blisko ono mnie, no bo ja sobie mogę przyjeżdżać do ciebie, no może nie kiedy chcę, natomiast no, wiem, że drzwi są otwarte, czuję się tam swobodnie, mogę sobie przyjść, pocałować, pobłogosławić ten dom i być jeszcze bliżej, i jeszcze bliżej, i jeszcze bliżej. I teraz, jeżeli chodzi o to bogactwo, jakie narzędzia, bo chciałabym, żebyśmy naszego widzu, ciebie, który nas oglądasz, zostawili w takim poczuciu, że dostałeś dziś wartość i wiesz konkretnie, co masz robić. Czyli ty już wiesz, że istnieją różne techniki na to, żeby przybliżyć się z afirmacji do aformacji, czyli wiedzieć już, dlaczego to masz, a nie po co ci to. Taka bardzo prosta metoda. My to obydwie zrobiłyśmy. Mamy to. I teraz, co ja na co dzień, wstając rano, wybierając już to bogactwo, co ja mam robić? Co ja mam, Agatko, robić? Co ty robisz, że wybierasz to bogactwo i przejawiasz się w bogactwie i w obfitość? Trudne. To, no, to, tu wchodzimy po prostu w prozę życia, czyli w pieniądze. Okay. Tak. Ile zarabiamy, ile chcemy mieć pieniędzy, mhm. ile mamy, żeby właśnie kupić sobie to, co ja chcę, mhm. żeby spełnić to marzenie, które chcę, które jest faktycznie prawdziwe, autentyczne, no to trzeba tutaj zrobić badanie, analizę tego, tak naprawdę, ile mam pieniędzy, mhm. ile zarabiam, jakie mam wpływy, bo to, że mam pieniądze, to nie znaczy, że tylko je zarabiam, bo mogłam je dostać. Mhm. Po prostu mam wpływy, tak? Mam wpływy pieniędzy i jaką mam kwotę, którą dysponuję, żeby móc sobie kupić te rzeczy, które chcę i żyć tak, jak chcę. Mhm. Więc to jest ważne. Myślę, że wiele osób nie wie, ile ma pieniędzy, tak. nie wie, ile wydaje. Tak. Więc potrzeba to zbadać, sprawdzić, zmierzyć. Myślę, że łatwiej jest osobom, które są na etacie i mają konkretną pensję, która się nie zmienia, to oni wiedzą, ile zarabiają, ile wydają, tak, ile im zostaje i tak dalej. Jeżeli ktoś jest na własnej działalności, ma właśnie bardziej taki luźny zawód i robi różne rzeczy, różne wpływy ma, tak? Tak. Różne projekty, więc trudniej jest mu to zmierzyć, ale to jest podstawa, żeby sprawdzić, ile mam wpływów, jakie mam wpływy i ile wydaję, tak? I wtedy mogę zmierzyć. To musi być zmierzone. Tak. Bo mogę wydawać więcej niż zarabiam i często tak może być. I często tak się dzieje. Ja jestem tego bardzo dobrym przykładem, bo ja bardzo długo nie rozumiałam edukacji finansowej i żyłam ponad stan, myśląc, że tego nie robię, że po prostu one gdzieś tak nagle się później te pieniądze wezmą, albo żyłam też, wydawało mi się ekonomicznie. Natomiast wchodząc w tą edukację finansową i licząc rzeczywiście, ile kosztuje moja godzina, ile ja zarabiam w godzinę, jaki mam budżet, na co idą pieniądze, ja się, licząc moje finanse, dowiedziałam się, że wydaję pieniądze na rzeczy, które kompletnie nie są mi potrzebne, bez których mogę żyć. A te pieniądze, które wydaję właśnie na te rzeczy, które nie są mi potrzebne, takie jak rzęsy co miesiąc, fryzjer raz w miesiącu,
paznokcie raz na 2 tygodnie, manikir, pedik, to są po prostu, to są naprawdę, można bez tego żyć i obliczyć sobie, że w skali roku możesz zaoszczędzić te pieniądze na bardzo dobrą inwestycję biznesową, na inwestycje w swoje zdrowie, na takie rzeczy, które cię realnie wzbogacą, a nie będziemy przykrywać, bo to jest gdzieś przykrywanie swojego braku pewności siebie, no właśnie takimi rzeczami z zewnątrz, tak? No bo tak jak mówisz, koleżanka cię zapytała, no nie widać. Popatrz, jaki mamy obraz człowieka, bogaty, obraz, od razu ktoś rzuci hasło kosmetolog. I robimy sobie jakąś bańkę, już w naszej głowie pojawił się obraz tego człowieka. Mówimy prawnik, pokazuje ci się obraz człowieka w garniturze, w krawacie, w teczce, wyprostowany, dyplomata. Tak, prawda? Ja spotkałam różnych prawników. I popatrzcie, jak też można zaszufladkować siebie, zaszufladkować innych, no bo przypuśćmy, teraz pracujesz na etacie. I prawdopodobnie tak jest, bo nasi widzowie to większość etatowcy, którzy nas oglądają, kobiety w wieku pomiędzy 30 i 45. Pewnie jesteś na etacie, być może się zastanawiasz, w którą stronę teraz iść, być może zastanawiasz się, czy dołożyć coś do swojego budżetu domowego, jakiś dochód, czy rozpocząć nowy projekt. Robisz sobie może taką weryfikację, bo to jest początek roku i prawda, lubimy weryfikować. I być może ten film zmieni naprawdę twoje życie i twoje postrzeganie, bo wywalmy się, spróbujmy na chwilę wyjść z szufladki matki, z szufladki kobiety, z szufladki partnerki, wyjść, zastanowić się, czy ja naprawdę chcę żyć w obfitości i w bogactwie, bo być może nie, być też tak może być, być może nie masz na to gotowości i pozwól też sobie na to, i co ja realnie chcę zrobić w tym kierunku, żeby to realizować. Ile ja chcę zainwestować czasu, ile ja chcę zainwestować pieniędzy, jakich ludzi chcę mieć wokół siebie, co ja jestem w stanie zrobić, bo wierz mi, coś będziesz musiał zrobić na pewno, żeby zrealizować swoje marzenie obfitości i bogactwa. Gwarantuję ci, Agatko, proszę powiedz, jak to było, ty coś musiałaś zrobić, żeby powstał ten dom. No, on się nie wziął. Chce dom? Okej, w rok stawiamy dom. Super. Coś musiałaś, to się z czymś wiązało. Prawda? Nie wiem, być może to była większa inwestycja w pracę, być może to była większa inwestycja jeszcze w rozwój, być może to musiała być większa otwartość na to, co jest z zewnątrz. Być może na pewno musiałaś poszukać projektu, realizatora, zaplanować to, uzbroić się w cierpliwość, bo to też nie było za wstydnięciem różdżki, prawda? Na pewno się kilku tych ludzi pojawiło po drodze, musiałaś któryś wybrać, na coś się zdecydować. I to jest to, co chciałam powiedzieć, żeby to też wybrzmiało mocno. A jeżeli nie wiesz jeszcze, w którą stronę, a już czujesz, że chcesz zmiany, to po to tu jesteśmy, tacy ludzie jak Agatka, jak nasze zespoły, które budujemy, jak ja, jak Edytka. Na pewno nas oglądasz, więc wiesz, możesz do nas swobodnie napisać. Być może razem, wspólnie na takim mentoringu, na takiej rozmowie, nawet krótkiej, 20-minutowej, podpowiemy ci i podprowadzimy cię, czy ty realnie chcesz tego. Czy chcesz tego życia w obfitości. I wiedz, że tutaj nie ma złej odpowiedzi. Tutaj jest tylko taka, której nie udzielisz. I ona może być na takie, i może być na nie. Prawda, Agatko? Do tego, co powiedziałam wcześniej, żeby właśnie sobie zbadać, ile mam, jakie mam wpływy, ile wydaję, a trzecia rzecz to jest, ile mi brakuje, żeby właśnie kupić sobie ten dom, żeby kupić sobie wycieczkę na wakacje, czy właśnie zaspokoić inne wartości w swoim życiu, to muszę wiedzieć, ile potrzebuję na to, tak? Czy ja potrzebuję sobie kupić wakacje za 3000 zł, czy za 15 000 zł, tak?
gdzie ja chcę pojechać. Czy ja patrzę na ludzi i mówię, chcę podróżować, czy ja wiem konkretnie, gdzie moje serce chce się udać. Moim marzeniem jest udać się do Japonii, a nie gdzieś, że ja nie mówię, że ja chcę podróżować, że to moim marzeniem jest podróżowanie. To jest nigdzie. Ja chcę konkretnie pojechać do tego kraju, wydać właśnie takie pieniądze i pytanie, ile mi brakuje, żeby to zrealizować. Więc to muszą być konkretne, zmierzone rzeczy, tak? Ile potrzebuję zarobić, czy mieć właśnie dodatkowego wpływu, skąd ja to wezmę, żeby można było to zrobić. Tak jak ten dom, oczywiście pracujesz, odkładasz pieniądze, zbierasz przez jakiś czas na to, intensywnie pracujesz i ten budżet sobie odkładasz, tak? Na to, żeby zrealizować ten dom. No i myślę, że odkładanie i takie, nie wiem, comiesięczne odkładanie 10% ze swoich dochodów, to jest super. Tak zwana dziesięcina. Na osobne konto po prostu odkładać. Nawet później człowiek już nie wie, że to po prostu tam ląduje na tym koncie i zbiera się kubka, z której można potem zrobić zakup domu, zakup właśnie innych dóbr, które chcemy. Tak, tak. Albo gotówka. Ja jestem fanką gotówki, więc zachęcam Was też do korzystania z tej gotówki. Jest bardzo dużo korzyści, dlatego że przede wszystkim masz namacalnie, codziennie widzisz, ile wydajesz, gdzie te pieniądze wydajesz, co je inwestujesz. Wiesz, że masz konkretne też kopertowe, są bardzo fajne techniki, że masz konkretnie w kopertach ustawiasz sobie budżet na konkretne rzeczy. To mi pozwoliło z kolei zobaczyć, że ja wydaję pieniądze naprawdę na głupoty. Jedzenie w restauracjach kosztowało mnie, wyobraźcie sobie, 3 razy więcej niż jedzenie w domu. 3 razy więcej, czyli powiedzmy, jeżeli twój budżet domowy to jest 1000 zł na jedzenie, tyle wydajesz, żeby robić zakupy co miesiąc, to ja wydawałam 3 razy tyle, czyli 3000, po prostu na jedzenie na mieście, spotkania, jedzenie, albo nie można było po prostu kupić tyle, ile jesteś w stanie zjeść, tylko trzeba było jeszcze do tego kolejną kawkę, drineczek, przystaweczka, lody, a to jeszcze tu, a to jeszcze tu. To było po prostu zbędne, ale wynikało to z tego, że nie było po pierwsze tej świadomości zarządzania swoim bogactwem i swoją obfitością, po drugie no realnie nie widziałaś, a jak realnie widzisz, masz to w ręku, mówisz, 2 razy się zastanowisz, obejrzysz to i 2 razy się zastanowisz, czy aby na pewno ja teraz chcę zapłacić 300 zł w restauracji. Czy ja bym te 300 zł mógł jednak zainwestować w swoje badania profilaktyczne? Albo mógłbym kupić swojemu dziecku coś, o co mnie już prosi od jakiegoś czasu, albo mógłbym po prostu, mogłabym zostawić je, tak jak mówisz, na osobnym koncie i to jest czysto, kolejna cegła do mojego domu, to jest jedna deska do mojego domu. I ja takich desek potrzebuję 10 tysięcy, to ja już jestem o 1 deskę bliżej. Tak. Prawda? No, tak jak mówiłam, to jest taki temat, o którym można mówić tygodniami, miesiącami, nawet i latami. Mam wrażenie, że nigdy nie będzie wyczerpany i można do niego... Jest jeszcze ważny wątek tutaj, żeby dodać, bo czy to bogactwo to jest wybór. I wspomniałam o tym dzieciństwie, tak, że tam w dzieciństwie nie bardzo mamy wybór. I warto w dorosłości sobie zweryfikować, czy nasze podejście, nasza postawa, czy dajemy sobie prawo do bogactwa, czy gdzieś tam myślimy, że jesteśmy biedni, czy że nie doskoczymy do bogactwa, czy nie wejdziemy w bogactwo, to często tutaj nas hamują i blokują przekonania właśnie z dzieciństwa, że właśnie wyrośliśmy w takich, a nie innych warunkach. W ogóle myślę, że kraj, w którym żyjemy, też ma pewną specyfikę. Predyspozycję, tak. Że mówi się, że Polska jest biednym krajem, że właśnie mamy, czy nas stać na to, że rząd robi takie decyzje, a nie inne, czy nas stać jako kraj na to.
ale jak pojeździcie trochę po świecie, to zobaczycie, że Polska jest bogatym krajem. Naprawdę. Naprawdę. I to, jak właśnie mieszkamy, jakie mamy domy, jakie mamy mieszkania, to naprawdę jest bogactwo. Jaką mamy kulturę, jaką mamy tradycję, jak potrafimy utrzymać ten dom. Zwróćcie uwagę za granicę, jak pojedziecie, jaka jest czystość wokół domu Polaków. To było to, co mnie zawsze gdzieś tam, a troszeczkę jakichś kwiatuszek, a może firaneczka, jakiś taki swój, dbamy o to. I to nam automatycznie też dodaje tych skrzydeł do piór, tych piór do skrzydeł. Skrzydeł tak. Czy ja muszę od razu kupować, wiesz, nowy apartament i zadłużać się? Czy mogę sobie zrobić remont w domu? Tak samo, wiesz, czy ja muszę kupować kolejne ubrania, czy ja mogę zrobić jakiś recykling? Tak. Po prostu sprawdzić tą swoją szafę. W ogóle sprawdzić swoje kieszenie. Sprawdzić, zmierzyć, zapisać, tak? Tak, 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 zdecydowanie. Zdecydowanie. No, sprawdzamy, podejmujemy decyzje i zaczynamy realizować. No, więc czy to wybór? Czy bogactwo to wybór, czy konieczność już w dzisiejszych czasach? W ogóle w czasach powiem wam, że na pewno tańsze rzeczy już nie będą. Ceny będą tylko rosły. No bo taką mamy kolej rzeczy. I one po prostu będą zwiększały swoją wartość i my również musimy zwiększać swoją wartość. I tego życzę sobie, tego życzę tobie. Dodawajmy sobie tych piór do skrzydeł. Życzę wam, żeby to, co robicie w życiu, dawało wam radość i szczęście. Dzisiaj byłam przed południem na spacerze w lesie i tak właśnie oddychałam tym bogactwem. Tej sytuacji, lasu również, ale sytuacji, że ja mogę wyjść na spacer wtedy, kiedy chcę. Bo mam w tym momencie ochotę i właśnie na tym polega bogactwo. Że ja mogę zarządzić tym swoim czasem i żyć tak, jak chcę. I wybieram to każdego dnia. Każdej sekundy. Nie pozwól. Tego wam życzę. I tego wam życzę. Z całego serca. Do zobaczenia. Do zobaczenia.